Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, jak sam tytuł mówi. Wosk od Hemotion, kolejny, drugi, fantastyczny, prawdopodobnie. Z pierwszym coś nie pykło, bynajmniej u mnie. Na Facebooku tam właściciel firmy oczywiście pisał jakieś tam chocki klocki, milion out. No dobrze, no okej, niech będzie. Ja odpisałem, że następnego wosku nie kupię, bo się boję, po prostu. No wydać 200 zł, kurczę, i żeby było to samo, docieranie na przykład. Ale napisał do mnie Artur maila, który kupił wosk, wysłał do dziadzi, chciał znać moją opinię. Bardzo dziękuję, Artur. Odeślę oczywiście wosk Arturowi, uzupełnię go jakimś ciekawym reloadem. Możliwe, że od Neoxala 1.61, cała buteleczka. A co? Jak dostałem za 200 zł produkt, który mogę sobie przetestować, co mnie bardzo cieszy, dlaczego mam się nie odwdzięczyć? Komisyjnie otwieram, nie wiem co jest w środku, nie wiem jak to wygląda, a może to nie będzie wosk, może to będzie coś innego, zobaczymy. Może tylko taka podpucha dla dziadzi, żeby się jarał. Jak to się otwiera? O kurczę, poczekaj. Chciałbym, żeby w tym samym kartoniku to wróciło. Okej, tu widzę jeszcze. Dobra. Co my? O, ale zapakowane. Miszczuniu! Ładnie. Czyli jeszcze tu. Okej. Jest. Ho, ho, ho. Pyk. Scyzoryk, scyzoryk. Leroy bodajże, tak? Tak na mnie wołają. Kurczę, moje, można powiedzieć, młodzieńcze lata jakby. Ładnie zapakowane. Popatrz, jak pięknie. Kurde, nie było szans, nie ma szans, żeby cokolwiek z woskiem stało się nieprawidłowego przy transporcie. A wiadomo, jak niektórzy kurierzy dbają. Teraz tak, nie chciałbym pociąć, bo widzę, że jest w pudełku. Nie chciałbym pociąć pudełeczka, więc zrobię to w ten sposób. O właśnie, ten. O. Tak, żeby jak najdelikatniej, żeby właściciel mógł się w dalszym ciągu cieszyć nieskazitelnym opakowaniem. I zaraz będziemy wiedzieć pierwsze efekty. Ok, w tym wróci plus dodatkowo coś od dziadzi. A tu sobie położę. No co? Tak to wygląda. Tu mamy wosku. Nie za ciemny jestem? Chyba tak, ale trudno. Fryzura wyjściowa. Nawet nie wiem, potargany z żelazkiem. W ogóle nigdy się nie mogę dogadać. Także euforia. Limitowana edycja. 9. Czaisz bazę? 9. Super. Lecimy dalej. Kawał puchy. No, kawał puchy. Kawał puchy. I teraz wizualnie jak to wygląda. Ładnie. Nie wspominałem chyba przy... A może i wspominałem. Przy... tamtym wosku, że wnętrze otwierało... wychodziło mi razem z nakrętką. A nie, też nie był tani. Coś tu lotto. Słychać? Słychać. Lecimy. Aha. No słabo to wygląda. I to właśnie lata. Zobacz, taki pokruszony. Nie wiem. Postaram się tak. No, jakby przysechł i lata na boki, no. Twardziel. Taki kruchy. Twardy, kruchy, bardzo kruchy. Założę rękawiczki. A, jeszcze zapach. Tam jakaś nuta słodka się przewija, ale czuć, że to jest taki, no, no wosk. W porównaniu do Ubera, którym się jarałem, tym truskawkowym, no to szału nie ma.
No nie ma szału, nie ma szału, czuć... No kurczę, no, no nie powiem, że się jaram zapachem, bo się nie jaram. Teraz tak, wezmę go w paluchy troszeczkę i postaram się nim... I postaram się zobaczyć, jak wygląda, jeżeli chodzi o miękkość i tłustość tego wody. Kurczę, ale jak... O, to zachowuje się tak, jak stara pasta do butów, która ci tak przyschnie. Nie, takie grudki właśnie. I teraz tak. Rozgrzewam. Masełko niezłe. Może być nieźle, może być wydajny, naprawdę. O, teraz to dopiero śmierdzi, jak rozgrzałem pastą do butów. O ja. Tak, teraz wali pastą do butów. Jak go rozgrzałem, jeszcze go rozgrzeję. Wtedy się uwalniają olejki i to wszystko, co jest w nim zawarte. Tak, taka pasta do butów. No szału nie ma z zapachem. Coś temu daje, ale bardziej bliżej mu do pasty do butów, do jakiejś nafty. Dobra. Zapachem się nie jaram, nie ma sensu. Słuchaj, biorę pada finiszowego od Royal Padsa. Sprzęcik to trzymadełka, aplikatorek, nie wiem, zależy jak to woli, tak niech to nazwie. I lecę tu na panelu. Teraz tak, wycięty. Tutaj leciałem pastą bodajże, może i film. Na wstępie pewnie widziałeś albo i nie widziałeś. Tutaj leciałem pastą one-stepową Swaga. Swag Auto Detailing, tutaj zostały holcy i ich nie ruszam. Będę chciał sprawdzić, czy produkt maskuje. Nie będę walił taśmy, chociaż powinienem. O, tu sobie strzelę tasiemkę, po którą zaraz właśnie pójdę. Tam sobie, słuchaj, strzelę tasiemkę i będziemy wiedzieć, czy skurczybyk przyciemnia. No dobrze. Bo, ok, GoPro przygotowane, żeby nie było. Telefon jest, o dzisiaj wskakuje film z pastą od szwagra, tak, dziewicze pastowanie, albo inaczej, dziewicze, kurczę, jak to nazwać, dobra, zabrakło mi słowa, nie będę kombinował, dziewicze, kurde, miałem to na końcu języka, widzisz, jak to zryty beret, okej, okay, zostawiamy szwagra, jedziemy z woskiem, słuchaj, kurczę, nie wiem jak to mam nabrać, bo tu jest mnóstwo drobinek, które wkruwają w tym wosku. No. Na pewno było rzucane nim, to nie ma tematu. Jak, i może stąd właśnie to się tak wszystko pokruszyło. No szkoda, szkoda. Jak to kurczę. Ojejku, kurczę. No pustka w głowie, słuchaj. Pustka w głowie. Jak to kurierzy? Nie dbają. No. Przepraszam, nie wiem, a wyspany jestem. A wyspany jestem. No, kurczę, widzisz. Dobra, lecimy. Zakładam GoPro. I zobaczymy, jak będzie się ale nie, najpierw okleję lusterko. Nie mogę się skupić, kurczę. Ostatni dzień urlopiku. Za krótkie. No trudno. Zrobimy na dwa razy. Co się dzisiaj ze mną dzieje, słuchaj? Kurde! Opanuj się, chłopie! Tragedia! Dramat! Tego się nie da opisać, kurczę, no. Dno i wodorosty. No dobra, zakładam GoPro i lecimy z tematem. No tak wygląda nasz mistrz, zobacz. Widzisz, to wszystko tu w nim fruwa. No kurde, szkoda. Ale zrobimy to tak, na jeden bok, aplikator. Oja, lipa. Przeniesienie go na aplikator, widzę, że też nie będzie cudowne, niestety. Zróbmy tak. O, fajnie się. W ogóle coś pobrałem? Chyba nic. To ubiję tu. To ubiję tu. To ubiję tu. Nie no, masakra z tym kruszeniem. No niestety. No szkoda. No kruszy się niesamowicie. Ale spróbujemy. Zobaczymy. Zobaczę tutaj, słuchaj. Na dzień dobry. O, idzie. Mięciutko, przyjemnie. Aplikacja bomba. Super. Widzisz to? Mam nadzieję, że tak. Aplikacja rewelacyjna. O, możliwe, że go dałem za dużo. Ale zobacz.
O, i teraz coś mi się jakiś zapach uwalnia. Coś przypomina. Na lakierze trochę inaczej, ale i tak mu bliżej do pasty, do butów. Nie, no jakiś zapach ma. No jakiś zapach się pojawia. Lusterko złożymy. Jakiś zapach się pojawia. To, co na boku zostało, wysmaruję tu. O, właśnie. Nie wiem, jak z docieraniem. Nie czytałem. W ogóle zaraz będę czytał instrukcję, jak postępować z tym woskiem. Nie czytałem. Będziemy i tak pewnie jechać na wyczucie. Aplikacja jest bardzo fajna, bardzo mięciutka, płynna. Super. Aplikuje się fajnie, naprawdę. O, elegancko. Tu nawet listwy kawałek pojechałem. A zobaczmy, co zrobi na listwie. Czy się go uda dotrzeć. Okej, dobra. Lustereczko zrobimy. Tam, tarararam, tam, tadadam. Dzisiaj na szczęście słonko świeci, słuchaj. To będzie możliwość zobaczenia go w słońcu, w cieniu. Wydajny skurczybyk. To lecimy dalej. Aplikacja bardzo fajna. Dobra, zdejmuję i wlatuję tu. Zobaczmy, jak ręką pójdzie. O, tu już czuję delikatny opór. Czyli troszeczkę nawilżę. I już. I jedziemy dalej. W tę stronę będziesz lepiej widział. No widzisz, te kawałki będą nam, kurde, zostawać. Bardzo twardy wosk. Twardy taki. Kurde, nie wiem, od czego to jest zależne, ale twardzielek. To aplikator, przeniesienie go na aplikator, no może nie jest jakieś cudowne, ale dramatu nie ma. I lecimy. O, tu boczne. Tutaj z boku, kurczę, dużo. Zobacz, jak tutaj są te drobinki, one się w ogóle nie chcą rozpuszczać. Ja pierdzielę, a w garażu mam 15 stopni. Tu mam wosk, tu nie mam. Dobra, muszę ukucnąć, słuchaj, bo to tak nie będzie. Okej, i lecimy. Dam, taram, tam, dam, dam, da, da, dam. Nie, spoko, aplikacja jest naprawdę poprawna. Zobaczymy, jak będzie z docierankiem. Z docierankiem, z docieraniem. Okej. Tam, taram, tam. Teraz polećmy sobie. No, aplikacja super. Naprawdę, płynnie. Jak już ci się ładnie nasączy pad, to idzie to naprawdę elegancko. A, super. Dobra. Tam, taram, tam, tadadam, tam. Wydajność kosmos. No i smaruje, słuchaj. I końca nie widać. Możliwe, że go wziąłem za dużo. Nie mówię, że nie. Ale zobacz, cały czas te drobinki, które miałem, nie rozpuszczają się. Kurde, no. Taki kruchy jest, skurkowany. No trudno. Wszystkiego mieć nie można. Tutaj mam rysy fajne. Zobaczymy. No może, o, może maskować. Może maskować całkiem nieźle. Zobaczymy, jak tam z tymi holsami będzie. Dobra. Okej. On tu już chyba przysechł nawet. Ło, już go złapało. To nie ma co. Słuchaj, jakby nie to, że się tak pokruszył, to aplikacja naprawdę bardzo fajna. Niestety minus jest tego, że pewnie kurier tą paczką rzucał i on sobie fruwał tym, bo tutaj jak tak sobie przejeżdżam palcem, to naprawdę fajne masełko. Naprawdę fajne masełko. Zakręcam. No naprawdę fajne. Teraz tak, jak ja to widzę. Jakby już. Jakby już. Czy wszędzie mam ten wosk? Chyba tak, wszędzie. Kurde, szybko dosycha. Ale przeczytam. Przeczytam na szybko, tu jest ulotka. Co my tu mamy? Co my tu mamy?
Instrukcja. Przed aplikacją wosku dobrze. Wskazówki. Optymalne warunki do woskowania: zamknięte lub zacienione miejsce z delikatną cyrkulacją. Temperatura, przy której aplikacja będzie najprzyjemniejsza, to około 20 stopni. Idę zobaczyć, ile jest u mnie. Tararam, tam, tadadam, tam, tadadam. Ile ja tu mam? 19. No, perfekcyjna. Perfekcyjna temperatura, 19 stopni. Myślałem, że 15, a to przy 15 to ja ciąłem lakier. 20 stopni. Po aplikacji zalecamy pozostawienie samochodu w suchym miejscu na kilka godzin, aby wosk odpowiednio związał się z lakierem. To pozwoli osiągnąć najwyższą trwałość zabezpieczeń. Auto nie powinno mieć kontaktu z wodą przez 24 godziny. Czy ja dobrze przeczytałem? Związał się z lakierem... Kilka godzin. No dobra. 11.15, 23 marca. Słuchaj, kilka to już jest nawet 3. Idę do domciu, zostawiam to, przyjdę, przedmucham sobie panel, ale jeszcze sprawdzę, czy wszędzie mam ten wosk zaaplikowany. Wezmę sobie latarkę, słuchaj, żeby nie było. Tu jakby go nie było. Tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Tu jest, dobra. Dobra, tu go mamy. Tu jakoś go tak, jakbym go nie miał. Nie, no jest. O, jest, jest, dobra. No niby wszędzie. Tu też nasmarowane. Widzę. Jest, wszędzie jest wosk. Dobra, wszędzie. Słuchaj, co do aplikacji. Bezproblemowa. Mięciutko, przyjemnie, naprawdę wydajność sroga, zapach, on gdzieś tam coś udaje, ale bliżej mu moim zdaniem do pasty, do butów, tak jakoś tak. No zapach no nie jest cudowny. Pozostawienie na kilku godzin. Wydajny jest na maksa, możliwe, że ja przesadziłem, naprawdę, bo przez to, że tak się kruszył, kurczę, nabrałem go, o, jeszcze tu z boku coś wypadło. To wszystko musi wrócić do właściciela. Nie zostawiamy sobie nic na pamiątkę. Bo on w palcach naprawdę jest tłuściutki, bardzo fajnie. Ok. Chowam. Cyk, dzisiaj smarowałem. Wczoraj dostałem, dzisiaj już wysyłam wieczorem z powrotem ten wosk, żeby nie było. Uzupełnię, wiadomo, tak jak mówiłem, prawdopodobnie będzie to na oksal 1.61. Dziękuję Ci bardzo, Artur. Cóż mogę powiedzieć na dzień dobry? No fajna aplikacja. Tutaj tak jak właściciel napisał we wskazówkach, jeżeli chodzi o aplikację, odczekać kilka godzin. Optymalna aplikacja na auto od 5 do 8 gramów. Kto to będzie liczył? No ale dobrze, okej. No. Wydajność jest naprawdę sroga. Zapach nie jest przyjemny. Taki trochę męczący nawet bym powiedział. Bliżej mu do pasty, do butów. Teraz odczekam kilka godzin, tak jak mówiłem, godzina 11.15, tak? Była, tak, 23 marca. Tutaj zrobimy, zobaczymy jak, czy maskuje. Na dole tutaj liznąłem, widzę, że maskowanie może być całkiem przyzwoite, a najbardziej będzie mi interesowało tutaj, przy klamce, gdzie są hologramy, żeby właśnie zamaskował niedoskonałości. To jest bardzo ważne. No cóż, no widzimy się, myślę, że gdzieś tak za 3 godzinki, może o 14.00. Przyjdę i go sobie dotrę. W garażu będzie wtedy, myślę, że przy obecnej temperaturze w okolicach pewnie 22, może 3 stopni. Dobrze. No cóż, słuchaj, minęło dokładnie 3 godzinki. U mnie jest 14.21 dokładnie, więc 3 godzinki za nami. I zobaczymy, co jest grane z woskiem, jeżeli chodzi o docieranie. Teraz tak. Ładnie. Fajnie. Elegancko. Zaraz wezmę GoPro i pokażę Ci, jak to wygląda przy GoPro. Naprawdę fajnie. Wygląda, że będzie się docierać całkiem nieźle. Elegancko, co? Zobacz. Naprawdę fajnie. Widzę tutaj, że
Prawdopodobnie nie będzie problemu. Może trochę tu. O, tu jest go dużo. O, jeszcze tu się trochę ciągnie. Tu, gdzie jest go za dużo, trochę się jeszcze ciągnie. Ale nic, zobaczymy. No dobrze, słuchaj. Od czego zacznę? Zacznę od puszystej mikrofibry. Mega puszystej. Później będę kombinował dalej. W zależności, jak wosk się będzie docierał. Temperaturka idealna, patrzyłem, 21 stopni. Słuchaj, mikrofibra, latareczka i zaczynam od tego miejsca, gdzie było go dużo. O tak. A, bajka. No, teraz mi się podoba. Teraz mi się podoba. O tak. A nie można było tak z tym pierwszym woskiem zrobić? No, mistrz. Elegancko. Super. Naprawdę. O, poezja. Kurde. Zero wysiłku. No bajka. Spójrzmy. Zebrane perfekcyjnie. No, no tutaj mogę powiedzieć, że w końcu coś fajnego. Milusio, naprawdę milusio. Zero oporu. Lecę sobie. Nawet jak gdzieś go więcej zostało, najmniejszy problem z dotarciem. Super, bardzo mi się podoba. Później sprawdzimy maskowanie na lustereczku. Czy maskuje, czy nie maskuje. Tam będziemy mieć tak zwaną 50. Słuchaj. I teraz tak. Jeżeli chodzi o wosk, nie wiem do kogo on jest skierowany, bo... Czy na pewno nie do osób, a zresztą to może wypowiedzi końcowej, jak już dotrę wosk. Słuchaj, bardzo fajnie, naprawdę. Elegancko. Zero oporu. Tam, gdzie jest go więcej, na początku jest taki delikatny opór. Jest, ale to szybko znika. Szybciuteńko znika. No i bajeczka. O, poślizg czuję, to tu będzie naprawdę na wysokim levelu. Na spokojnie, żeby wszędzie dotrzeć. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Teraz tu lustereczko. Cyk. No jest. Uderzenie też fajne. Bardzo fajnie. Podoba mi się. Okej. Dobra. I teraz już tak finiszowo. Pstryk, pstryk. I całość, żeby mieć pewność, że nigdzie nie ominąłem. Później wskoczę z latarką. Tu, gdzie już wosk, gdzie nie ma wosku na mikrofibrze, może tak. Poślizg jest bardzo fajny. Teraz to już sobie tak jadę, bo jadę, żeby mieć pewność, że wszędzie dotarłem. No. Bardzo fajnie, super. Ok, rewelacja. Dobra, patrzymy. O, przyciemnia i to srogo. W sumie to uderzenie, słuchaj, jest to samo, co Rode 52. Naprawdę. To samo, moim zdaniem, uderzenie, co w Rode'cie i... Z tym, że... Połysk? Nie, nie widzę różnicy. Chyba połysk fajny i, kurczę, tu, w garażu, oczywiście, bardziej idzie w szkiełko, ale myślę, że na zewnątrz, jak się wyjedzie, to będzie widać dopiero, na ile przyciemnia, ale moim zdaniem maskuje, bo jak już tu widziałem po tej rysie, że maskowanie jest odpowiednie i słuchaj, tutaj widać, co? Zobacz. Przyciemnienie, kurczę, znaczne. Dobra, przeskakuję na aparat. No cóż, miękko i sprawnie. Rewelacja. Dotarło się go naprawdę banalnie. Aplikacja banalna. Docieranie banalne, zapach, on coś oszukuje, ale bliżej mu do pasty, do butów, trochę takiej nafty. No niestety nie ma tutaj tak idealnie. Teraz tak, nie wiem do kogo kierowany jest ten wosk, bo... Znaczy do kogo? No wiadomo, do osób, które lubią woskować, ale odpadają osoby, które mieszkają w bloku, bo nie wiem jak się wosk zachowa przy docieraniu natychmiastowym. Czyli odczekasz sobie minutkę, powiedzmy, robisz jeden panel, przeskakujesz na drugi i docierasz ten, na którym wcześniej aplikowałeś. Więc
te czekanie kilka godzin, no to dyskwalifikuje osób, które nie mają garażu w ogóle. Nawet jak masz wiatę, no ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjść i po kilku godzinach stania na zewnątrz, powiedzmy jak auto stoi, nawet niech będzie, nie będzie wiaterku, to i tak coś usiądzie i później to docierać. Więc tutaj nie wiem, jak się zachowa wosk przy natychmiastowym docieraniu. Nie będę tego testował, bo już wosk zapakowałem. Artur, tu w swoją stronę. Wosk zapakowałem i tam jest już 1,61. Nie jest pełna. Tam brakuje może, kurczę, no minimalnie, tam chyba dwa psiknięcia zrobiłem. I reszta leci do Ciebie właśnie. Także to jest sealant na mokro, będzie z niego bardzo zadowolony. Naprawdę posiedzi srogo. I teraz tak, co do wosku. Rewelacja. Jedyne, co mnie drażniło, to to, że no, kruszył się skurczybyk, ale to może być wina, albo raczej na pewno jest to wina, słuchaj, transportu. Czyli kurier paczuszką rzucał, wiadomo jak, na auto, fik. No niestety wróci do Ciebie, Artur, i prawdopodobnie może być jeszcze w gorszym stanie. Przepraszam, no ja nie będę odpowiadał za kuriera. Ja zrobiłem wszystko, co z mojej mocy, zapakowałem to tak, jak Ty zapakowałeś, te same opakowania, dorzuciłem jeszcze od siebie gąbeczkę z góry, żeby to miało ręce i nogi. A co dalej będzie z paczuszką? Nie wiem. No dobrze, podsumowując wosk, do wosku Road 52, tego pierwszego od Hemotion, to jest przepaść. Przepaść całkowita. To w ogóle to są dwa różne woski. Dwa różne woski. Uderzenie moim zdaniem ma podobne jak Road. Może mniej taki nasączony, jakby taki, kurczę, mniej mokry. Takie pierwsze wrażenie, ale to jest garaż. Jak będzie w słoneczku, to się okaże. Przyciemnienie znaczne, naprawdę znaczne, to widać. Oczywiście na koniec filmu wyjadę z garażu, zaproszę Cię oczywiście do dalszej części filmu, gdzie wyjadę z garażu, pokażę Ci uderzenie w cieniu, pokażę Ci uderzenie w słońcu, to przyciemnienie, które ja widzę, które jest znaczne, bardzo znaczne. O, na maksa przyciemnia, naprawdę przyciemnia, no, stonował ten lakier, kurczę, na maksa. Jakby ktoś źle dobrał, jakby lakiernik źle, jakby mieszanie dobrała źle lakier. Naprawdę. Przyciemnienie jest obłędne, więc odrobinę możemy tracić na połysku niestety, ale przy takich właśnie produktach z reguły pokazuje się w słońcu bardzo ziarno. Tutaj na tym butniku leży produkt, który jest beznadziejny. Naprawdę. Aplikacja, docieranie to tak, kurczę, no mazy, ale w słońcu ja nie miałem jeszcze produktu, który zrobiłby takie mega uderzenie. Ziarno niesamowite. Jeszcze nie miałem produktu, który by tak wyciągnął ziarno. A przyciemnia obłędnie. Żona jak spojrzała na ten błotnik, mówi, kurczę, no taki przymulony. No tak, ale w słońcu rozwalił wszystko, co do tej pory miałem. Nieważne, wracając do wosku. Bardzo fajny. Naprawdę. Aplikacja, docieranie. Jedyny minus to jest to, że producent deklaruje, że ma postać kilka godzin. I tu mamy... No niestety. Znaczy, z jednej strony to jest fajne, bo wysmarujesz auto, idziesz na obiad, powiedzmy, jak masz garaż, idziesz sobie gdzieś tam, zapominasz o nim, robisz coś, wracasz później i sobie docierasz. To okej. Ale osoby, które mieszkają w bloku i nie mają garażu, ogólnie osoba, która nie ma garażu, nie garażuje samochodu, a chciałaby go nawoskować gdzieś, powiedzmy, przy myjni samochodowej, bo też są takie akcje, no to chyba, że ten wosk też dociera się zaraz po aplikacji też rewelacyjnie. Tego niestety nie sprawdzę, ale patrząc na to tak, jak deklaruje producent, to jest bardzo, a nawet fenomenalnie, można powiedzieć. Docieranie najmniejszego... A, jeszcze latarką sprawdzę. Najmniejszego problemu. Zero smog. Nic. Kompletnie. Bardzo ładnie. No i to już można powiedzieć, że jest w końcu coś fajnego. W końcu wosk. No dobra. Zapraszam Cię do dalszej części filmu, gdzie pokażę Ci uderzenie w cieniu, w słoneczku i oczywiście po 24 godzinach cropping, a dokładnie po 48. Bo jutro jadę do pracy, kończy mi się dzisiaj urlop, więc dzisiaj jest środa, w piąteczek zobaczysz cropping, jak będzie zjazd. Jeżeli będzie taki jak przy Road 52, no to będzie zacnie, będzie fantastycznie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia. A, jeszcze jedna rzecz, nie do zobaczenia. Test trwałości oczywiście na końcu filmu pojawi się jako propozycja. Dzięki, hej!